his timing has been really good. He's been confident. He just needs to be sufficiently relaxed, not to tighten up, not to overthink where he is, but just to flow down here through the radius of the table. He's got some front wind. That's a great competition. He may not win it, but what a World Cup debut for this man. 127 and a half meters. But this is a name to put in your notebook. He can only be eighth. He might be. Startuje w zawodach Pucharu Kontynentalnego. I to też z takim, ale teraz dostał piękny podmuch i wysoko wyniosło Johanssona. No a oto właśnie na naszych ekranach Magnus Breivik cieszący się 140,5 metra. Tak daleko tutaj jeszcze nikt w tej serii nie skoczył. Zwycięstwa miejsca na podium, ale w Pucharze Świata 140,5 metra, ale wiatr aż 17,2 punktów. A teraz Andreas Fannemer, reprezentant Norwegii. Skakał z numerem pierwszym, on otwierał całą rywalizację, wykorzystał jeszcze wtedy dobre warunki. Teraz także pięknie i daleko pofrunął młodziutki Norweg. 18 lat, jak do tej pory tylko i wyłącznie startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, a teraz proszę, 135,5 metra. Cały sztab, który pracuje nad tym, by Norwegowie liczyli się w zawodach Pucharu Świata. Do Szwajcara. O 0,2 punktu Fannemer wyprzedził Dawida Kubackiego, o 0,3 Andrzeja Sękala. Ryoyu Kobayashi, skoczek, który zapisuje nowy rozdział w historii swoich skoków narciarskich, swojej kariery, bowiem zdobywa pierwsze punkty w zawodach Pucharu Świata. Ryoyu Kobayashi na wysokim 13. miejscu od pierwszej serii, 131,5 metra. Teraz około 120-metrowy skok wystarczy, by objąć prowadzenie, a on tymczasem skacze powyżej 125 metrów. Bardzo ładny start Ryoyu Kobayashiego, 19-letniego Japończyka w konkursie w Zakopanem. Pierwsze punkty już wczoraj w drużynie, o czym mówiliśmy, prezentował się znakomicie. Dziś w pierwszej serii powyżej 131, teraz powyżej 126. Says made bonus points. 1.5 meters his advantage over the Austrian leader at the halfway stage. And he's faded out to the right, but boy, has he got the distance. 139.5. Had 11 and 16 points respectively taken away from them because of the strength of the front wind and second place. And